tutaj. Zjawił się Pan z powodu ostatniej swojej książki, która no, w zasadzie ukazała się niedawno, bo w listopadzie 2017 roku. Pod koniec. Niestety na 11 listopada nie zdążono, ale za to zdążono już z Panem zrobić wiele wywiadów przy okazji właśnie Święta Niepodległości, ponieważ ta książka to jest historia rodzinna, ale historia no, wpisująca się oczywiście nie w oderwaniu od naszej rzeczywistości, wpisująca się w historię naszego kraju. Także proszę Państwa, mówimy o książce oczywiście Saga, czyli filiżanka, której nie ma. Może wyjaśni się ta tajemnica w trakcie. Zadam Panu pytanie wstępne tylko. Tak. Żył Pan w otoczeniu historii, w otoczeniu takich pamiątek. No, ocierał się Pan o to. No nie powiem, że mama z pewnością nie raczyła Pana opowieściami z czasów powstania warszawskiego. No i nie tylko, w ogóle z czasów wojny, z czasów przedwojennych. Tak. Więc to, czy to był taki naturalny ciąg zdarzeń, że w którymś momencie, dowiadując się o dziadku, którym Pan jest zafascynowany, prawda, dojrzał Pan do tej decyzji, tak, zajmę się historią swojej rodziny, zaczynamy śledzić to poważnie i napiszę książkę. To był kompletny przypadek. Odpowiadając na Pani pytanie, muszę powiedzieć, że to był absolutny przypadek, dlatego że ja oczywiście gromadziłem te niezwykłe opowieści dotyczące mojej rodziny, mojej matki, mojego dziadka. Zanurzyłem się w ten czas przeszły, zacząłem szukać różnych śladów dotyczących mojej rodziny, ale filiżanki nigdy nie znalazłem. No to jest mój prapradziadek Markus Lilienstern, kupiec z Lublina, pochowany na cmentarzu Wyznania Mojżeszowego. Umarł prawdopodobnie na... To muszę jeszcze Państwu opowiedzieć, jeśli nie zanudzam. Jak to się stało, że ja tylko wiedziałem, że coś takiego było, zacząłem grzebać w internecie i nagle wiedziałem, że ojciec mojego pradziadka miał na imię Markus, na nazwisko Lilienstern, i znalazłem jakimś nieprawdopodobnym cudem nekrolog mojego dziadka, Markusa Lilienstern'a, który umarł w sierpniu 1918 roku. Po ciężkich i krótkich cierpieniach, czyli ewidentnie to była Hiszpanka, czyli umarł na Hiszpankę. I tam już miałem 100% pewności, bo było napisane, że został zwłoki z ulicy Radziwiłłowskiej 12 zostaną odprowadzone na cmentarz Wyznania Mojżeszowego. Z tymi wszystkimi szczegółami pobiegłem do Żydowskiego Instytutu Historycznego. Tam spotkałem przedziwnego chłopaka, który był moim cicerone, i przez półtorej godziny grzebiąc w internecie i przeszukując archiwa, doszliśmy do piątego pokolenia mojej rodziny. I to jest ostatnie zdjęcie mojego dziadka. To jest ostatnie zdjęcie mojego dziadka. Jak Państwo widzicie, po lewej stronie jest Andrzej Wajda. Na planie filmu Popioły, gdzie dziadek jest konsultantem do spraw końskich, bo dziadek po wojnie do 1956 roku tkał dywany. Dopiero po 1956 roku mógł wrócić do pracy trenerskiej i związać się wielką miłością z polskim filmem, gdzie był bardzo często konsultantem do spraw końskich. To kolorowe. To jest zdjęcie moje, to jest obraz namalowany przez malarza po powstaniu, po wyjściu z obozu. Nagrodą była kołdra i poduszka. I ten koczek z tyłu, który Państwo widzicie, jest domalowany. W ogóle fryzura jest domalowana, dlatego że mama była bez włosów. No, ale cała reszta jest prawdziwa. Zdjęcie mojej mamy i tym przeszło do historii teatru. Zagrał Marię Stewart w reżyserii Iwo Gala.
To były ciężkie czasy, bo pomału zbliżał się socrealizm, ale jeszcze lata 47, 48, 49 to jeszcze można było nie tylko produkcyjniaki wystawiać na scenie, ale klasykę i w takich mało realistycznych dekoracjach. A potem już było bardzo ciężko. Potem życie się mamie i sceniczne, i zawodowe, i osobiste nie za bardzo układało. Chociaż była wybitnym pedagogiem, przygotowywała młodzież aktorską do zawodu, prowadziła teatr dziecięcy. No i dożyła 96 lat, umarła 3 sierpnia w zeszłym roku. Akurat w tym dniu, w rocznicę, kiedy walczyła na Ochocie. I to koniec. Tyle mam do powiedzenia. Od tego miałem zacząć. Chciałem pani złożyć najserdeczniejsze życzenia, bo rzeczywiście jest to niezwykłe święto. Jak i zbieg okoliczności. Tak, to prawda, wyczytałem w internecie. Wszystkim bibliotekarzom 100 lat.